dzisiaj sobie nie połowimy chyba, zobaczcie. Piziawka na maksa, no chyba, że wyczajimy lepsze łowisko, nie? A, 6:45, jadę do Wiesia, zimno, 0 stopni. O. Zobaczymy, co to będzie. Biegamy. Przede wszystkim zacznę od tego, co się nazywa bagrowane wiosnarnie. Czyli jak sama nazwa mówi, bagrowane, to jest, czyli to jest wykopane sztucznie. Tak. Ta konstrukcja z czerwonym światełkiem tam, to jest tak zwana kaszyca. To jest ta boja, do której musisz dopłynąć. Wychodząc ze sportu. Żeby wpłynąć do portu wiosnarni. Aha. I teraz od kaszycy do portu to jest ten tor wodny. Nie? Tak. Dla statków wpływających do portu wiosnarni. Od tego toru wodnego zostało wybagrowane, czyli wykopane taki tor wodny, który prowadzi aż tutaj do samego brzegu, do tego miejsca. Tutaj kiedyś było 7 metrów, w tej chwili jest mniej więcej 4 z kawałkiem, czyli się wypuciło. Dziś jest bardzo wysoki poziom wody, ale pokażę wam, że tutaj leżą wraki starych kutrów, tutaj w tym miejscu i tam podejdziemy do jednego wraka też. Aha. Jest płytko po kolana i nagle się robi 3 metry z kawałkiem, 4, 5 do 6, szerokość tego toru wodnego jest około 100 metrów. No może w tej chwili ciut mniej, także 80 metrów śmiało. I na stokach tego rowu będziemy łowić. Ale mówię ci, ja jestem wkurzony na ten stan wody, bo kurde, byście zobaczyli te piękne wraki tutaj i tamten wrak, nie? No się jakoś umówimy, wiesz, ale tutaj jak masz wiatr północny, no to on tu trochę napchał wody, nie? Napchał, ale wiesz, bo ja byłem tutaj spinningować przedwczoraj, tu na tym wraku. Aha. Ten wiatr był taki, wiesz, z boku, fajnie się rzucało na stronę helu, nie? Aha. Ale wiesz, północny wiatr to zawsze tą powierzchniową wodę wypycha, ale prąd już przede mnie napycha tej wody tutaj. Aha. No ale może, wiesz, może coś wpłynęło, nie? A wzdłuż trzcin rzucić, myślisz, to jest dobry pomysł, czy za dużo zielska? Przy tym stanie wody to byłby dobry pomysł, gdyby nie to, że tutaj są te liny techniczne, wiesz, takie porozkładane. Aha. Nie zawsze widoczne, nie? A tak z twojej praktyki to tak poranne takie łowienie, zanim słońce jeszcze najdzie, to jaki kolor? Taki tubisowy? Mówisz o trociach? No. Znaczy wiesz... To jest trudno powiedzieć, bo wiesz, to, że na przykład złowiłeś troć na przynętę miedzianą, czy srebrną, czy złotą, to nie możesz na tej podstawie wystosować teorii, że to jest najlepszy kolor, nie? Bo nie wiesz, jakbyś miał na przykład przynętę w innym kolorze, skrajnie innym, czy byś miał to branie, czy może byś miał dwa brania. Bo za mało łowimy troci, żeby to, wiesz, wyczuć. Tak, ja tutaj nie potrafię się powiedzieć, wiesz, czy to jest dobry kolor, czy na przykład jaki jest najlepszy, czy... Mhm. Wiesz, no generalna zasada jest taka, że jakiś dzień słoneczny, ale w pełni dnia, no to miedź jest bardzo dobra, nie? Aha. Natomiast wiesz, zawsze tak rano przy oszarówce to stosuję takie kolory srebrne, jakieś wiesz, z niebieskim. Takie wiesz, no takie naturalistyczne, nie? Jak wiesz, jak tubis czy szprota, nie? Aha. Próbujemy coś takiego. Jest jeden haczek, tak jak mówiłeś. No, na tyzielska super rzecz. Tylko, że to jest lżejsze i to będzie, wiesz, bliżej lecieć, nie? Takie babcine, o. Rękawiczki. Ale spoko. Też jest dobrze. No i taka ciekawostka, słychać szum morza.
ogromne fale, a tutaj u nas na zatoce cichutko. Całkiem fajnie. Fajny kolor, różowy, niebieski. Taki ekstremalny tubisik, sylwestrowy. No niestety, on się dzisiaj nie sprawdził. Także to pakujemy do torby. No a spróbujemy połowić czymś dalekosiężnym i jednocześnie takim no ciężkim może. Polegliśmy. No niestety polegliśmy, bo tak to z trociami zazwyczaj bywa. No. Ale co, za wysoki stan wody jest według ciebie, że tych troci nie było, czy po prostu nie ma, bo nie ma? Słuchaj, no myśmy godzinę łowili raptem, nie? Wiesz jak to z trocią. Na rzece czasami cały sezon jeździsz, żeby jedną troć złapać, a tutaj wiesz, w godzinę no, nie udało nam się, po prostu nie trafiliśmy. Dobra, ale jedziemy jeszcze na drugą miejscówkę, mówisz koło Maszoperi. Koło Maszoperi się zatrzymacie i wtedy tam tym murkiem trzeba przejść w stronę Kuźnicy i tam można porzucać. Przy tym stanie wody to może być jakaś szansa. To dobra, jedziemy. To jedziemy, tak. Wpakujemy się tak na mokro do żony samochodu. Blachę normalnie. Chyba żeśmy zabłądzili. Jesteśmy tu. Widoczek dosyć fajny, ale chyba płytko jest. Zresztą zaraz zobaczymy. Przed wjazdem do Kuźmicy. No zobaczymy. A tu jakby cofka. A jeszcze nie zarzuciłem, a już mam zielsko. Spróbuję teraz na coś takiego. Zwykły Jackson. Bo Wiesiu powiedział, że to będzie full zaczepów. I trochę szkoda używać bogusiów. Próbujemy. A, powiedzmy leci dobrze, ale full śmieci w tej wodzie. Bożeż ty. Sałatkę! I co? No. Nie jestem tutaj kazakiem, muszę połowy przetestować. Ja idę zobaczyć na otwarte morze, jaka dla porównania, jaka fala tu, a jaka tam. No możemy iść, tu jest blisko, nie? Wiesiu tak wymyślił, że no, żeby porównać z jak wyglądała zatoka, jak wygląda morze. No w sumie dobre porównanie może być, nie? Może tak. Bo tam dosyć... Tak dzień, że północny wiatr. Z jednej strony fala, z drugiej odsłonięty. No i staliśmy w sumie w bardzo spokojnej wodzie. Nie było żadnej falki, można powiedzieć, na tej zatoce, nie? A tutaj będzie betoniarka pewnie. Tak wygląda sytuacja na plaży. Od strony morza. Piściawka na maksa, pewnie mnie nawet nie słyszycie, bo tak wieje. Strefy ruszą do.